Bartosz Pułgalniczak i TV Wisła, witam Państwa. Dziś gościmy w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu, a naszym gościem jest starosta tarnobrzeski, pan Paweł Bartoszek. Za nami pierwsze półrocze 2017 roku. Z jakimi planami, zamiarami powiat tarnobrzeski przystępował do 2017 roku? No, plany były dosyć poważne i mam nadzieję, że uda nam się je wszystkie zrealizować, a jeśli nie wszystkie, to przynajmniej w dużej części rozpoczęliśmy ten rok chyba dobrze. To pierwsze półrocze można zaliczyć do takich udanych. Budżet rzędu 38 milionów złotych. Z tego część pieniędzy oczywiście przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych, na prowadzenie szkół, prowadzenie szpitala, wszystkich pozostałych jednostek. Część pieniędzy przeznaczona jak co roku na inwestycje. Myślę, że plany i ich wykonanie w tym pierwszym półroczu całkiem niezłe, na niezłym poziomie. Na początku roku zaplanowaliśmy około 25 inwestycji, które chcielibyśmy w tym roku zrealizować. W początkiem marca ruszyły pierwsze przetargi. Na chwilę obecną mamy zakończone już zrealizowane 5 pierwszych inwestycji, kolejne 10 jest w trakcie realizacji, bądź w najbliższych dniach rozpocznie się ich realizacja. No i pozostanie nam do zrealizowania jeszcze 10 zaplanowanych inwestycji, więc myślę, że uda się je zrealizować. No właśnie, inwestycje to chyba najbardziej oczekiwana przez mieszkańców powiatu rzecz. Chyba te inwestycje drogowe i chodniki są najważniejsze, nie tylko ze względu właśnie na estetykę, ale chyba przede wszystkim na zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców. Tak, te inwestycje na terenach poszczególnych gmin to głównie właśnie inwestycje drogowe, to budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, remonty i budowa kolejnych odcinków dróg. I to rzeczywiście chyba przez mieszkańców najbardziej oczekiwane inwestycje. Głównie nimi się zajmujemy i wygląda to w tym roku tak, że w tym roku stawiamy głównie na chodniki. Jest również jedna ścieżka pieszo-rowerowa i inwestycja taka kluczowa dla nas, bardzo ważna dla mieszkańców gminy Nowa Deba i dla nas jako zarządu powiatu tarnobrzeskiego, to ulica Kościuszki w Nowej Dębie, czyli ta główna droga prowadząca do strefy w Nowej Dębie. Droga, która była naprawdę w opłakanym stanie i no, nie zastanawialiśmy się długo nad tym, czy trzeba realizować tę inwestycję, czy nie, bo odpowiedź była jednoznaczna, trzeba tę inwestycję realizować. W ubiegłym roku pierwszy etap tej drogi udało się odbudować, to około 500 metrów. W tym roku etap kolejny, też 500 metrów tej drogi. Dosyć skomplikowana inwestycja, kosztochłonna, ale tak jak mówię, pierwszy etap zrealizowany, drugi w trakcie realizacji, nie jest źle. Na pewno współpracujecie z gminami, z samorządami innymi w realizacji tych inwestycji. Jak ta współpraca wygląda i co udaje się dzięki niej osiągnąć? Wszystkie inwestycje, te o których mówiliśmy przed chwileczką, inwestycje drogowe, więc budowa i odbudowa dróg, budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, to inwestycje, które przede wszystkim najpierw są ustalane z władzami poszczególnych gmin czy miast, są konsultowane z radnymi, no i na takiej podstawie te inwestycje w takiej kolejności realizujemy, dlatego że no, zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie wójtowie, burmistrzowie i radni, którzy reprezentują poszczególne gminy i miasta, wiedzą najlepiej, które inwestycje zrealizować w pierwszej kolejności i są one, tak jak powiedziałeś przed chwilą, współfinansowane z budżetu właśnie tych gmin. Wakacje to też niewątpliwie czas inwestycji w szkołach. Jakie tutaj działania podjęliście w tym okresie wakacyjnym? No tak, rzeczywiście wakacje to taki okres, gdzie są prowadzone remonty w szkołach i te bieżące remonty w tych szkołach są prowadzone w chwili obecnej. To takie remonty dotyczące posadzek, dotyczące remontów łazienek, ale to mówię, to są remonty cząstkowe, takie bieżące, ale są również inwestycje, potężne inwestycje, które staramy się realizować w placówkach oświatowych. To między innymi w tej chwili termomodernizacja, drugi etap termomodernizacji budynku CKP w Gorzycach, inwestycja liczona w milionach złotych, inwestycja, która ma się zakończyć 8 sierpnia bieżącego roku, taki jest planowany termin zakończenia tej inwestycji. I druga potężna inwestycja, z którą chcemy się zmierzyć, już jesteśmy
praktycznie na jej przednówku, to renowacja budynku internatu w zespole, w specjalnym środku szkolno-wychowawczym w Grębowie i renowacja tej bramy. To inwestycja naprawdę bardzo kosztochłonna, inwestycja obwarowana jeszcze przez konserwatora zabytków, więc wymagająca potężnych kosztów, potężne wymagania techniczne, ale mamy nadzieję, że sprostamy temu wymaganiu, bo ten ośrodek naprawdę tej renowacji wymaga. Ważną płaszczyzną Waszej działalności jest niewątpliwie oświata. Jak tutaj sobie radzicie? No bo w całej Polsce jest wiele problemów, no i niewątpliwie jest to bardzo ważna płaszczyzna działalności. U nas też nie jest łatwo, bo tak jak powiedziałeś, no w całej Polsce, cała Polska boryka się z tymi problemami w oświacie. Wszyscy zganiają troszkę na ten niż demograficzny. No myślę, że to też jest jakieś uzasadnienie, bo rzeczywiście ten niż zrobił małe spustoszenie w szkołach i tych dzieci w szkołach jest coraz mniej, bo jeśli przypomnijmy sobie lata 90., kiedy ja kończyłem liceum, to no, tych klas maturalnych było 7-8, a w tej chwili w szkołach, które miały taką liczbę klas maturalnych jest 2-3, no a to jednak znaczny spadek, bo niekiedy nawet ponad 100%, więc jest to namacalne. Myślę, że całkiem nieźle sobie z tym radzimy, dlatego że nabory do poszczególnych szkół są całkiem niezłe. Zespół szkół w Gorzycach wiedzie tutaj prym. W tym roku nabór jest na poziomie około 100 uczniów. W tej chwili takie dokładne dane to 97 nowych uczniów, którzy rozpoczną naukę w Zespole Szkół w Gorzycach. Z tego co dobrze pamiętam, w Zespole Szkół numer 2 w Nowej Dębie to blisko 80 pierwszoklasistów, którzy 1 września zasiądą w ławkach w tej szkole. Troszeczkę gorzej jest w liceum w Nowej Dębie, ale ten nabór nadal trwa. Czekamy cały czas, jeśli ktoś tylko chciałby rozpocząć naukę w Zespole Szkół numer 1 w liceum ogólnokształcącym w Nowej Dębie. Zapraszamy, naprawdę warto, bardzo dobra kadra i mam nadzieję, że tutaj też ten nabór w efekcie nie będzie zły, a wręcz będzie dobry. Kolejną ważną płaszczyzną działalności jest z pewnością wspieranie służby zdrowia. Jak tutaj wyglądają działania powiatu tarnobrzeskiego? W jaki sposób wspieracie te placówki związane ze służbą zdrowia? Służba zdrowia to rzeczywiście jest ta płaszczyzna, na której nie jest łatwo i między innymi samorządy borykają się z problemami głównie finansowymi, jeśli chodzi o utrzymanie szpitali takich jak nasz, szpitali powiatowych, szpitali wojewódzkich, bo to nie jest proste. Są to placówki bardzo kosztochłonne, bo one jednak wymagają ogromnych nakładów finansowych, a tych pieniędzy w budżetach samorządów brakuje. No ale staramy się wspierać środkami zewnętrznymi. Między innymi w tej chwili mamy złożony projekt, który ma dotyczyć finansowania budowy takiego oddziału siedmiołóżkowego, oddziału OIT w szpitalu w Nowej Dębie. Ten projekt jest w tej chwili w ocenie merytorycznej. Mamy nadzieję, że te pieniądze uda się pozyskać, mamy zabezpieczone pieniądze na wkład własny, jeśli chodzi o tą inwestycję i mam nadzieję, że tą inwestycję również uda się zrealizować. No, bieżące remonty w szpitalach, utrzymanie tego szpitala też jest, tak jak powiedziałem, kosztochłonne, ale no, staramy się te pieniądze w jakiś sposób znaleźć. Na terenie powiatu tarnobrzeskiego działa wiele ochotniczych straży pożarnych, które niewątpliwie są wielkim wsparciem nie tylko dla Państwowej Straży Pożarnej, ale wykonują wiele działań wspierających samorząd. Jak tutaj wygląda Wasza współpraca? Ochotnicze straże pożarne, szeroko rozumiane bezpieczeństwo, to rzeczywiście też ta działka, którą chcielibyśmy w jakiś sposób dotować. Nie mamy zbyt wielkich środków, które możemy bezpośrednio na to przeznaczyć, ale udało nam się w tym roku w budżecie zaplanować kwotę o 40% wyższą niż w latach poprzednich na wspieranie m.in. ochotniczych straży pożarnych. W ubiegłych latach było to 60 tysięcy złotych przeznaczone na te 4 gminy. W tym roku zwiększyliśmy tę kwotę do 100 tysięcy złotych, te pieniądze zostały rozdysponowane na poszczególne jednostki ochotniczych straży pożarnych na terenach tych 4 gmin. Te środki są przeznaczane głównie na dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania. Są wydatkowane naprawdę we właściwy sposób. Bardzo dużym sukcesem jest utworzenie Centrum Medycznego w Gorzycach. Te działania na pewno nie były łatwe, wymagały współpracy wielu podmiotów, ale można powiedzieć krótko, udało się. Tak, jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, bo to jest sukces, trzeba to nazwać sukcesem.
od wielu, wielu lat mieszkańcy między innymi tych najbardziej oddalonych miejscowości od Tarnobrzega, czyli między innymi mojej rodzinnej miejscowości, miejscowości na terenie gminy Gorzyce, no, na tą karetkę musieli czekać bardzo długo. W krajowym systemie jest taka zasada, że ta karetka w ciągu 20 minut powinna, jest to maksymalny czas, w jakim powinna dotrzeć do tych osób, które tej pomocy oczekują, a u nas no, w warunkach nawet letnich, nie tylko zimowych, ten czas przekraczał bardzo często pół godziny, a wiemy, że tutaj liczą się nie tylko minuty, ale sekundy. Już w 2015 roku zostały podjęte pierwsze działania dotyczące relokacji karetek na terenie całej Polski, między innymi województwa podkarpackiego. Wykorzystaliśmy w pewnym sensie ten moment i postanowiliśmy zawalczyć o tą karetkę właśnie, aby stacjonowała między innymi w gminie Gorzyce. I udało się dzięki przychylności Dyrekcji Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim, przychylności pani wojewody Ewy Leniart, która zrozumiała ten problem i rzeczywiście udało nam się uzasadnić to, że ta karetka tam powinna stacjonować. No i od 1 lipca 2017 roku ta karetka tam stacjonuje. Druga relokacja w bardzo bliskiej odległości to relokacja w powiecie mieleckim, bo tutaj również karetka przybliżyła się troszeczkę do nas. Jest to relokacja do miejscowości Padów Narodowy. Przekroczyliśmy półrocze, z pewnością jeszcze wiele wyzwań przed Wami w tym roku. Czego można życzyć i czego można oczekiwać po tych działaniach, które zostaną jeszcze podjęte? Te kolejne pół roku to oczywiście pół roku ciężkiej pracy. Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane inwestycje, tak jak powiedziałem na początku, uda nam się zrealizować. Chcemy zaplanować dobry budżet na rok następny i jestem pewny, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był starosta powiatu tarnobrzeskiego, pan Paweł Bartoszek. Ja również serdecznie dziękuję za rozmowę.